I mój kolejny gość, generał Jarosław Stróżyk, który reprezentował Polskę w NATO, a potem w Waszyngtonie. Dzień dobry. Przed sekundą, dzień dobry, profesor Kuźniar powiedział wprost, jasno, żaden sukces. Mówimy o wizycie prezydenta Dudy. Trudno to zmierzyć. Myślę, że na pewno nie jest to taki sukces, jak jest ogłaszany. Nie chciałbym dołączać do grona krzykaczy, bo pan prezydent dość... To jest taka forma moralnego szantażu. Krytykujesz, czyli jesteś krzykaczem. No nie chciałbym też być cichy ani gęgaczem, więc to też jakby nie chciałbym do żadnego tego grona. Natomiast trzeba patrzeć na to w sposób jakiś logiczny. Wydaje mi się, że to jest kolejny po prostu krok ku dobremu, ku pewnej poprawie bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o te 1000 żołnierzy, tego nikt nie kwestionuje. Jasne, tu nie ma dyskusji. Oczywiście. Proste pytanie. Potrzebujemy tych samolotów? Potrzebujemy tych samolotów. Potrzebujemy każdego sprzętu. Pytanie jest tylko takie, czy jeżeli kupujemy te samoloty dzisiaj, starczy nam również środków na inne potrzebne rzeczy. Ale albo... wiemy, jaka jest odpowiedź. Oczywiście, że starczy. Natomiast to jest odpowiedź... Oczywiście, że nie starczy. ...werbalna. Natomiast te środki nie są naprawdę z gumy, wiemy o tym. Więc mamy do dokończenia programy, które były ważne i określane jako najważniejsze, czyli słynne Patrioty, które zrealizowaliśmy... I nic się nie dzieje w tej sprawie, albo za wolno, za mało. Kupiliśmy 1/4 tego, co powinniśmy, bo mówimy o budowie pewnego systemu. Co się dzieje pozostałymi 3/4? No, miały być podpisywane kolejne umowy, czyli tak zwana druga faza tego programu jeszcze w tym roku. Ta najważniejsza, na te powiedzmy 3/4, na kolejne 6 baterii, bo dwie baterie kupiliśmy. Więc jeżeli to nie zostanie podpisane, to kupowanie tych dwóch baterii wcześniej jest praktycznie takim zakupem takiej wyspy nowoczesności. I również w innych obszarach kupowanie systemu HIMARS, czyli rakiet dalekiego zasięgu do 300 km, to również podobnie kupiliśmy 1/3. A czy jeśli nie mamy dwie baterie, a mieliśmy mieć 8, to jakikolwiek sens ma wykupowanie samolotów, które zostaną zdmuchnięte w godzinę bez obrony przeciwlotniczej? To jest dobre pytanie. Jeżeli gdzieś wyraziłem się, że te samoloty są być może zbyt nowoczesne na nasz system, zostałem skrytykowany, że oczywiście najlepiej kupić 30-letnie fregaty. Natomiast poprawiłem się, bo my nie mamy systemu, więc to jest naprawdę... Budowanie w tej chwili takich wysp, kupowanie czegoś, co jest akurat na rynku, bo Turcy rezygnują, czy powiedzmy Amerykanie i brzydko mówiąc, Trump komuś musi je wcisnąć i Amerykanie muszą komuś wcisnąć te samoloty. No brzydko i ładnie mówiąc, no, dokładnie tak. Prezydent Trump jest mistrzem, powiedzmy, swoich biznesowych ambicji. A my niekoniecznie, a w każdym razie ta ekipa i Andrzej Duda niekoniecznie. No my na pewno, czyli kupujemy to, co ktoś chce, żebyśmy kupili, to na szybko. Poza tym też ogłaszanie tego, że już to kupiliśmy, a dzień później mówienie, że jeszcze nie ma ceny, nie ma wyceny, więc jest to kolejny element, powiedzmy, dziwności tego ogłaszania. Więc dzieje się to jakby w systemie amerykańskim. Nie dajemy sobie jakby... możliwości własnej obserwacji, czy też szerszego spojrzenia, zrobienia jakiegoś przetargu. Ja mam tylko głęboką obawę, że nie będziemy mogli sprostać już kolejnym oczekiwaniom prezydenta Trumpa, czyli wydawania kolejnych pieniędzy na rynku amerykańskim, czyli to, co robi prezydent Trump i jest mistrzem, czyli sprzedawania sprzętu i budowania miejsc pracy w Stanach i jest tym naprawdę dobry. Natomiast my nie myślimy o swoich miejscach pracy, nie myślimy o polskim przemyśle zbrojeniowym, który naprawdę jest w zapaści i nie będzie lepiej. A dlaczego? To przecież prezydent Andrzej Duda mógłby powiedzieć: hello friends, kupimy te samoloty, ale mamy raz, dwa, trzy tutaj fabryki zbrojeniowe, produkcja sprzętu lotniczego, tradycja i tak dalej. A to już ćwiczyliśmy przy poprzednich zakupach. Jak deal to deal. To jest... też tego to musimy mieć. Zdecydowanie, natomiast potem... I w ogóle nie ma takiej próby, nie widać takiej próby. Była próba z 2 lata temu przy zakupie tych rakiet dalekiego zasięgu artyleryjskich systemu HIMARS. Jak był dogadany offset z Francuzami, to umowę zrzuciliśmy ze stołu. No bo był za mały, bo był powiedzmy w 100%, a teraz mamy 0% offsetu. To 0% jest lepsze niż... No tak wygląda. Mhm. Natomiast Amerykanie, jak pan wie dobrze, są dość wprost powiedzą, że nasz system, czy nasz przemysł nie jest gotowy na to, żeby produkować cokolwiek. I to jest problem rzeczywiście. A nie jest? No nie jest. Nie jest gotowy do produkowania najnowszych technologii. Ja bym powiedział nawet do średnich technologii, więc on wymaga rzeczywiście takiego przeskoku modernizacyjnego. Był on zapowiadany przez wiele lat. To jest biskupin taki wojskowy? No może nie biskupin, ale nie wiem. No gdzieś w okolicach bitwy pod Grunwaldem niedługo mamy w lipcu, więc o kolejne urocznicy. Więc rzeczywiście tego przeskoku nie było.
ten przemysł upomni się o swoje, jak dobrze wiemy, dosyć dobrze to robi i skutecznie wielokrotnie. Więc naprawdę jesteśmy w takiej, powiedzmy, czarnej dziurze w kontekście tego, jak chcemy budować nasz, w cudzysłowie, system, ponieważ tego systemu nie ma. Pan Gerał mówi o Pershingach. Co się dzieje? Patriota? Tak. Co się dzieje z bazą w Redzikowie? No, baza w Redzikowie jest dosyć mocno opóźniona, około 2 lata. I mam nadzieję, że zostanie zbudowana, nie jest przedmiotem jakichś innych rozmów. Ale co chwilę, przejrzałem sobie w internecie i tam co chwilę komunikaty, tak, jest mało opóźnienie, jeszcze parę miesięcy. Tak, po paru miesiącach jest parę opóźnienie, jest mało opóźnienie, jeszcze parę miesięcy. W Rumunii to działa. W Rumunii działa, ale też było troszeczkę opóźnione. Więc... Ale u nas jest coraz większe troszeczkę. Zdecydowanie. Więc pytanie brzmi, czy to jest opóźnienie technologiczno-budowlano-produkcyjne, czy to jest opóźnienie polityczne? Mam głęboką nadzieję, natomiast nie wykluczam, że jest to opóźnienie polityczne. Jak głęboka jest nadzieja, jak duże są obawy? Nadzieja jest dosyć duża, że jest to tylko opóźnienie budowlane, natomiast... Na ile uzasadniona jest duża nadzieja? No nie mam wszystkich faktów przed sobą. Mhm. Natomiast rzeczywiście być może, i tego zawsze możemy się obawiać, że w którymś momencie prezydent Trump jednak będzie chciał dokonać pewnego resetu z prezydentem Putinem. I pewne rzeczy będą położone na stół, więc ja nie wykluczam żadnej opcji w tym zakresie. Czyli tu dochodzimy do punktu szalenie kłopotliwego, ponieważ te samoloty F-35 super nowoczesne są jednak ofensywne, czyli jakbyśmy chcieli polecieć w kierunku Moskwy, to super, ale raczej nie mamy takich planów i nie będziemy mieli takich planów, więc raczej będziemy się bronili. I te wszystkie elementy, o których już wspomnieliśmy, typu Patrioty czy Redzikowo, które mogły Polsce zapewnić realne bezpieczeństwo, a przynajmniej zwiększyć jej bezpieczeństwo, tak. Wszystko to jest albo ledwo zaczęte, albo jest nieskończone, a my się pakujemy w coś, co tak naprawdę z punktu widzenia realnych interesów obronnych Polski jest drugorzędne. Z drugiej strony też zawsze można powiedzieć, że najlepszą obroną jest atak, więc rzeczywiście bądźmy nawet przygotowani. To jest, w piłce nożnej się sprawdza, niekoniecznie w wypadku relacji Polska-Rosja. Zgadzam się, ale czasem nie wykluczałbym takiej opcji. Ale jednak rzeczywiście ma pan rację, budowanie tego systemu obronnego jest gdzieś zachwiane. I nie mamy dokończonych programów, nie mamy rzeczywiście, mówiliśmy jeszcze o marynarce wojennej, którą, jak wszyscy mówią, tonie. Więc robienie takich zakupów i mówienie gdzieś o 32 samolotach, za chwilę mówimy, że jednak 16, to jest rzeczywiście dosyć niepoważne. Propaganda jest zbyt duża w stosunku do tego, co zrobiono przez 4 lata. Jest jeszcze jeden element dla mnie niepokojący. Mamy w Polsce prawie 100 myśliwców, tak? No tak. Jakby wszystko zsumować. No ponad, tak. Tak, ze względu na braki w wyszkoleniu pilotów. Tak. Czy brak wyszkolonych pilotów, to lepiej brzmi i nie obraża pilotów, i ze względu na problemy sprzętowo-warsztatowe, lata z nich ile? Kilkanaście? No różne liczby padają. To my prawie 100 lata kilkanaście, w związku z tym chcemy kupić kilkadziesiąt nowych. Rzeczywiście mówimy o tych F-35 słynnych, ale rzeczywiście wdrażanie takiego nawet systemu jak F-16 zajęło dobre 10 lat. Mieliśmy trudności obiektywne, subiektywne z wdrażaniem całej możliwości, powiedzmy, tych samolotów, czyli mówimy również o rozpoznaniu, mówimy o innych rzeczach. A F-35 to jest naprawdę nieautonomiczny samolot, tylko on nie będący w systemie jest takim, powiedzmy, nie wiem, no, jeżdżącym samochodzikiem sobie amuzą. To naprawdę ma zbierać informacje, to ma być zadaniowane z ziemi. Ktoś dokładnie wyliczył, że jeżeli ten samolot kosztuje 100 milionów dolarów, to trzeba 200 milionów dolarów na ziemi. Tak? Oczywiście być może jest to przesadzone przy większej ilości samolotów. To liczmy 1:1. To razem 200. To 100 plus 100 będzie. To po pierwsze. A po drugie, my przez te wszystkie lata nie mogliśmy też i również za poprzednich rządów wdrożyć pewnych prostych systemów dowodzenia komputerowych na wozach, na czołgach. Więc tu mamy zaszłości wielkie, więc naprawdę jest to proces długotrwały i wyszkolenia nie tylko pilotów, więc mówimy o tym, co by te samoloty słynne F-35 byłyby gotowe do działania za 10 lat. Panie generale, jakby tak zsumować to, co już pan powiedział w tej rozmowie, to rysuje się obraz raczej mroczny, bo to będzie tak, Redzikowo ma być, ale nie wiadomo, tak. Patrioty zaczęliśmy, ale co dalej, nie wiadomo, marynarka tonie, śmigłowce mieliśmy kupić, ale nie kupiliśmy. Kupiliśmy 4, parę sztuk, tak?
kupujemy, samoloty są, ale w ogromnej większości nie latają, to kupujemy nowe. Przemysł zbrojeniowy jest w zapaści i spośród wybitnych polskich generałów pan Macierewicz, o tak sobie, zrezygnował z usług kilkudziesięciu z nich. To jest, jakby powiedział obecny eurodeputowany, hekatomba. Nie hekatumba on chyba. Dosyć tak, hekatumba chyba, albo hekatumba. No, tym sprytnym zabiegiem dołączył mnie pan do grona krzykaczy. Nie, ale to jest szalenie poważna historia. Ale ja mówię szalenie poważnie. To wygląda na dramatyczną sytuację razem. Powiem tak, pan Macierewicz w słynnym wystąpieniu w maju 2016 roku w Sejmie powiedział, że sytuacja jest dramatyczna, a moim zdaniem od tego czasu jest jeszcze gorsza. Więc jeżeli tak spozycjonował polskie siły zbrojne w maju 2016, to ja nie widzę powodu do tego, aby w ciągu tych trzech lat nastąpiła dramatyczna poprawa bądź poprawa w czymkolwiek. To są zakupy, jak to ktoś ładnie nazwał, homeopatyczne, dawki homeopatyczne, robienie pewnych, czy zażegnywanie pewnych kryzysów. To raczej udawanie niż systematyczne dokładnie, terapie. No, leczenie ziołami, powiedzmy, tego, co powinniśmy leczyć, nie wiem, czasami być może operacją. Więc jest fajnie, jest werbalnie super, natomiast rzeczywiście w tym systemie bezpieczeństwa obecność amerykańska jak najbardziej, bardzo dobra, tylko naprawdę mówimy o tym, że Amerykanie od 2014 roku, jak przyjeżdżali do Polski i potrzebowali coś poprawić w naszej infrastrukturze, typu wydłużyć lotnisko, zbudować jakieś nowe magazyny, to robili to za własne pieniądze. W tej chwili oczywiście wykorzystali sprytnie ofertę $2 miliardów położoną na stole za stałą obecność baz amerykańskich w Polsce. Za to otrzymaliśmy kilka jednostek mniejszych, 1000 żołnierzy, żadnej stałości tych uczuć, powiedzmy, i wykorzystują, jak to prezydent Trump wspaniale powiedział, zapłacimy $miliardy za to. Będziemy płacić również rocznie za utrzymanie. Zmieniono słówko stała na trwała, co niby jest bliskie, a ja tak naprawdę no, tak, fundamentalnie tak, różne. Dramatycznie różne, więc rzeczywiście jest to duży problem, jak to przedstawiać i wymierność oczywiście bezpieczeństwa jest rzeczą względną. Jest ważny jest sprzęt, jest ważna również wola polityczna, ale my nie budujemy tylko tą wolę polityczną w oparciu o prezydenta Trumpa, a wiemy jak prezydent Trump jest zmienny, jednym tweetem zmieni wszystko, więc nie budujemy... Nieraz już publicznie mówił, że NATO powinno być zlikwidowane. Nieraz mówił, że prezydent Macron jest świetny i premier Trudeau, a za chwilę byli oni najgorszymi wrogami. Panie generale, to wszystko prowadzi mnie do fundamentalnego pytania. Czy Polska jest bezbronna? Polska nie jest bezbronna. Jesteśmy na szczęście w sojuszu, ale nie robimy tego w sposób racjonalny. Nie budujemy naszej pozycji w sojuszu w oparciu oczywiście o Stany, ale również o inne państwa. Pamiętajmy, że ten 1000 żołnierzy, o którym mówimy kilka razy, ma się znaleźć w Polsce z Niemiec. Więc prezydent Trump sprytnie gra z Niemcami, używając karty polskiej. Więc my jesteśmy praktycznie rozgrywani przez prezydenta Trumpa. Raz, uważam, finansowo, dwa, politycznie. Prowadzi on swoje biznesy, dba o Amerykę, czy dba o Stany Zjednoczone pod względem miejsc pracy, czego my nie robimy. Ale z tego, co pan mówi, wynika, że dajemy się kiwać i na szachownicy jesteśmy nie figurą, tylko pionkiem. Zdecydowanie, jeżeli dochodzimy znowu do nomenklatury sportowej, dajemy się kiwać, stoimy na boisku i naprawdę nie wykonujemy zadań taktycznych tak, jak powinniśmy i przegrywamy, uważam, na każdym polu, wydając bardzo duże pieniądze na zawodników z pola. Więc Polska naprawdę nie jest bezbronna oczywiście. Mamy swoje atuty, ale nie rozwijamy się w sposób taki, jaki moglibyśmy przy wydawaniu tak dużych środków finansowych. To tyle w Departamencie Wstawanie z kolan. Generał Jarosław Stróż, panie generale, dziękuję.